Na romantyczne spotkanie zaprosiła w środę 14 września Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. Dzięki kolejnej edycji Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej mieliśmy bowiem okazję ponownie wysłuchać dzieł epoki romantyzmu. Zgodnie z wynikami internetowego głosowania w całym kraju, a nawet poza jego granicami, organizowano wydarzenie, podczas których zaproszeni goście interpretowali ballady i romanse. Jeden z najbardziej znanych utworów Adama Mickiewicza. Ostrzeszowska Biblioteka przyłączyła się do akcji już po raz 10. Mały jubileusz, okrągły, także czytaliśmy właśnie już Pana Tadeusza, czytaliśmy Baladynę, w tamtym roku dramat Gabrieli Zapolskiej, Moralność Pani Dulskiej, była też Lalka, także bardzo się cieszymy, że i w tym roku ten właśnie to święto też będzie w Ostrzeszowie, więc czytamy ballady i romanse Adama Mickiewicza. Czy to pozycja, po którą często sięgają czytelnicy w Ostrzeszowie? Przyznam się, że niekoniecznie. Pewnie jak Adam Mickiewicz, to pewnie bardziej gdzieś około lekturowe utwory są wypożyczane i to zainteresowanie gdzieś tam pewnie w szkole średniej największe ma znaczenie. Ale myślę, że warto się przy tej okazji pokłonić i temu naszemu mistrzowi polskiej poezji i literatury. No, także myślę, że to jest dobry motyw, żeby właśnie sięgnąć po te zapomniane dzieła klasyki polskiej. W środowe przedpołudnie fragmenty ballad i romansów recytowali m.in. wicestarosta Zofia Witkowska, sekretarz miasta i gminy Wojciech Bąk i Adam Mickiewicz. Imię i nazwisko wieszcza nosi przecież członek zarządu powiatu. Miałem być Władysławem, z tego wynika, po moim dziadku. Natomiast okazało się, że jak ojciec poszedł do Urzędu Stanu Cywilnego, w Urzędzie Stanu Cywilnego powiedział jak Mickiewicz, to musi być tylko i wyłącznie Adam. A jeżeli chodzi o drugą część pytania, czy pomagało, czy to różnie to bywa. Że niekiedy to tak jak dzwoniło się, szczególnie ktoś dzwonił do mnie i ja się przedstawiam Adam Mickiewicz, no to ktoś w tym momencie mówi, bo pan żartuje. Ja mówię, nie, to tak się nazywam, Adam Mickiewicz. No, były też takie inne zdarzenia, typu się przedstawiam znajomym, jakimś nieznajomym osobie, załóżmy na ulicy, Adam Mickiewicz. On mi odpowiada Henryk Sienkiewicz, potem po dwóch on mnie przeprasza, bo mówię pan co, ja myślałem, że pan ze mnie żartuje. Siłą rzeczy twórczość Adama Mickiewicza jest Adamowi Mickiewiczowi bliska, zwłaszcza jego najsłynniejsza epopeja, Pan Tadeusz. Wśród czytających już tradycyjnie znaleźli się uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego, w tym Julia Gąsiorek, dla której twórczość wieszcza ma szczególne znaczenie. Wygrałam konkurs ogólnopolski w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Tam właśnie recytowałam jedną z jego ballad, fragment ballady Lilię, którą dzisiaj tutaj też przedstawię. Lato za latem bierze, nie masz go z bojowiska. Ja młoda śród młodzieży, a droga cnoty śliska. Dlaczego właśnie Mickiewicz? Myślę, że ta jego baśniowość, ale też i motywy grozy, które możemy spotkać w jego twórczości. Zawsze gdzieś tam lubiłam jego twórczość, była bliska mojemu sercu. Umiałam się utożsamić z bohaterami, co też jest bardzo ważne właśnie w recytacji. Nie mam ulubionego utworu. Lubię również pana Tadeusza. Gdzieś tam, ale te lilie były dla mnie najciekawsze pod kątem fabuły, bo jednak mamy tutaj motyw zbrodni, morderstwa, a ja no, nie ukrywam, że tematyka jest mi bardzo bliska i lubię takie rzeczy, gdzieś tam kryminalne, czy też właśnie takie motywy zbrodni. Myślę, że wielu młodych ludzi, myślę, znajdzie coś fajnego w twórczości Adama Mickiewicza. Właśnie tytułowe lilie, ale też właśnie w Panu Tadeuszu odnajdziemy wiele postaw, z których możemy się, nie wiem, zaśmiać, pośmiać, ale też i właśnie postępować, czy chcemy tak postępować jak dana postać, czy też nie. To jest ciekawe i możemy się też przenieść do tych czasów, no, których już no, niestety nie możemy gdzieś tam przybliżyć sobie w inny sposób, jak właśnie przez te teksty. Ballady i romanse recytowali również podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a także przedstawicielki Biblioteki Publicznej i Książnicy Pedagogicznej. Swoimi występami całość uświetniła wokalistka i gitarzystka Martyna Bacik. Jak już wiadomo, za rok w ramach Narodowego Czytania przypomniana zostanie powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Za rok moja ukochana lektura Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, więc już się cieszę i myślę, że za rok się skuszę i sama może jakiś fragment przeczytam. Zapewne podobne odczucia ma na temat tej książki wiele innych osób, a zatem nie zabraknie chętnych, by publicznie odczytać jej fragmenty.